Dzień dobry, witajcie 5 czerwca. Moi drodzy, godzina 10:15. Lot z miejscowości Teterow, 330 km, około 62 zawodników naszych w powietrzu. Godzina wypuszczenia 5:50. Wiatr, słuchajcie, w dziób przez większość trasy. Troszkę się też zmienia. Wschodni, południowo-wschodni, spychający, ale ogólnie bardzo słaby, także gołębie dzisiaj będą walczyć. Także czekamy. Jest pierwszy. O, zaczyna się. miałem go dać w typ. Dzisiaj dobry, nie? Która jest? Za minutę. Dobra, idzie drugi. Też z punktu. Drugi samiec, pierwszy roczny, teraz dwuletni. No dobra, trójka jest. Teraz słuchajcie, krasiaczka stara usiadła. O, tutaj teraz się pokazały jakieś gołębie inne. Kurczę, nie wiem, teraz tak zerkam, czy ja nagrałam poprzednie gołębie, czy mi się coś wyłączyło, ale zaraz to sprawdzę. Ewentualnie pokażę Wam na zegarze, ale muszę to sprawdzić. Słuchajcie, chyba coś tam przycisnąłam i mi się nie nagrało. O, siadło kolejne. Słuchajcie, 15 minut. W tej chwili 10. Gołąb usiadł, 11. Szali, słuchajcie, to jest dwulatek, on zamknął piątkę.
Teraz przyszła samica. 4-letnia. Dobra, ale wszystko na zegarze. Ja wam pokażę. Ok, i siadają kolejne. O, roczna szali usiadła. Słuchajcie. Dobra, czyli mamy 15. Dobra, siada 16. I 17. Okay. Aha. Dobra, słuchajcie, Inter i GMP mamy zamknięte. Tu schodzi 19. Dwudziesty. No, jakoś siadają. Teraz. Dwuletni samiec teraz usiadł, słuchajcie. 630. Ale gołębie dostały dzisiaj. No, czekamy na resztę już na spokojnie. Ona dobrze usiadła. Ona dobrze usiadła, ta 45. Ona dobrze. No. A jak tam koledzy? Tu Kaziu przyjdzie. Dwuletni samiec.
No i zerkamy sobie na zegar, zachodzi godzina 13. Mamy, jak widzicie, w tej chwili 50 gołębi, tak więc czekamy jeszcze na 12 zawodników. I słuchajcie, już sobie zweryfikowałam tutaj nagrania. Czwartego gołębia, czwarty, piąty, szósty, siódmy chyba nie nagrał się. A dopiero krasiaczka, czy ona usiadła ósma czy dziewiąta, ale zaraz dokładnie zobaczymy. Dobra, to w ten zegar. I zaraz sobie popatrzymy. Czyli tak, pierwszy roczny samiec, 10.58. Samiec. Słuchajcie, dwuletnia samica. To jest poszalik naszych. Ładnie idzie. Dwuroczna samica. Też bardzo ładnie. Trzeci konkurs. No i to nasz szalik dwulatek. Też trzeci konkurs, moi drodzy. No i mówię, czwarty, piąty właśnie nie nagrałam wam, jak się dały. Roczna samica, szósta. Samica dwuletnia. Dwuletnia kolejna samica, no i krasiaczka już nakręciłam, także coś mi się tutaj, mówię, poprzestawiało. Okej, moi drodzy, to co, ciężki lot dzisiaj, tak jak się spodziewaliśmy. Dostały gołębie naprawdę w wycisk, przyszły zmęczone, no to było widać po nich, tak? Jednak cała trasa w dziób, wiatr wschodni, częściowo też południowo-wschodni, taki spychający, także troszeczkę, moi drodzy, powalczyły dzisiaj nasze ptaki, mówię, 300 parę kilometrów, ale jednak miały przeprawę dość mocną. I teraz co, 12 ptaków jeszcze walczy, moi drodzy, no mam nadzieję, że się szybko zlecą, za tydzień 500, więc byłoby fajnie, gdyby szybko tutaj siadły. Podejrzewam, że teraz one już pewnie gdzieś siedzą. Niestety nie na swoim gołębniku, tylko gdzieś będą sobie odpoczywać i dolecą troszkę później. Gorąco się zrobiło już strasznie w tej chwili. Mamy upał, moi drodzy. Także cóż, my się będziemy zbierać. W tej chwili gdzieś tam na jakiś obiadek sobie wyskoczymy. I ewentualnie coś tam dokręcę wam może po przylocie. Po przylocie, Boże, co ja wracam, mówię, po przyjeździe. Zobaczymy, co tam doleci, jak będzie sytuacja wyglądała. No na razie gołębie, tak jak widzicie, jeszcze razem. Ale nie wiem właśnie, może jeszcze przed wyjazdem na obiad je rozdzielimy. Chociaż po tym ciężkim locie może niech się pocieszą trochę dłużej. Dobra, moi drodzy, to było na tyle. Może jeszcze coś dokręcę, jak nie, to na koniec lista zegarowa albo wyniki, no nie wiem, co tam się pokaże. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, dobry lot, cześć.